Witam z kolejnego spotkania. Tym razem mecz o trzecie, czwarte miejsce w grupie. Kielce, Misz Świętokrzyskiego w białych strojach kontra Misz Podkarpacia Łańcut. Ciekawostką tego może być to, że trener chłopców z Łańcuta to trener na co dzień prowadzący pierwszą ligę. Bardzo duży szacunek, że znajdzie czas też jeszcze do maluchów. Ja wybił przecież. Obydwa zespoły przegrały swoje pierwsze mecze. Niektóre musiały mecz za meczem grać. No i teraz mamy mecz o trzecie miejsce. A co za tym idzie? Trzecie, czwarte, co za tym idzie? Dziewiąte, szesnaste. Ale chłopcy przyjechali tutaj się pokazać. Dla nich jest naprawdę frajda, że mogą tu być. Że mogą uczestniczyć w tym wielkim finale. Tu są kroki? Nie. Punkty zaliczone. Świętokrzyskie. Walka jest na całego. W końcu to finały Mistrzostw Polski. Choć organizatorzy zabraniają nazywać to Mistrzostwa Polski, żeby dzieci w tym wieku nie zaszaleli, że to taka stawka jest. Nie? I dlatego nazywają to Energa Basket Cup. Ale jeżeli są tutaj mistrzowie województw, to są Mistrzostwa Polski. Nie? Jak badać te dwa. Nie ma tu szczególnie jakiegoś wysokiego zawodnika. I zespoły mieszane są, czwarta klasa, 35. Ale ten mały studentko to jest czwarta klasa. No proszę. Syn trenera. Trenera i radzi sobie ładnie. Ale ten bardzo ładnie gra w tych żółtych butach. No to jest dobre rozgrywanie. Bo ta dziesiątka tutaj widzę trochę na siłę chce grać. A tu to Kielce jakie mają wielkiego. Patrz. 2 milimetry. Jak ma na imię? Mateusz. Mateusz, jak daje rady. No i haka. A nie, proszę. Proszę Państwa, 36-15 prowadzi zespół z Łańcuta. Oczywiście, pozdrawiamy rodziców, pozdrawiamy Podkarpacie. Drużyna z Łańcuta wyeliminowała nasze niedźwiadki. Pozdrawiam niedźwiadki, pozdrawiam pana Puchalskiego. Nic się nie stało, za rok wy będziecie uczestniczyć, już jako silna drużyna przyjedziecie. Pokończę szybko. Tu mamy ławkę rezerwową. Wszyscy czekają na wyjście. Ale powiem, że chłopcy są ładnie wyszkoleni. Nie ma jakiejś tutaj kaszany. Dwie minuty do końca. Już kończę filmik. Pozdrawiam wszystkich sympatyków mini koszykówki. Jak zawsze mówię i będę mówił, bez mini koszykówki, ale ładnie zagrali teraz. Piękna akcja i są punkty dla Łańcuta. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowy z Sopotu, z Energa Basket Cup 2012 z Zimie.